Dzień dobry Państwu. Witam Państwa z siedziby firmy SNS Foods z miasta Łodzi na kolejnym naszym spotkaniu. Dzisiejszym tematem będą metody utrwalania żywności. Po co to w ogóle robimy? Która metoda jest najlepsza i czy ta najlepsza oznacza, że jest najzdrowsza? Proces wytwarzania żywności zazwyczaj kończy się etapem jej zabezpieczenia przed utratą jakości. Ta utrata jakości to najczęściej jest rozwój drobnoustrojów. Jakie mamy metody? Te metody możemy z grubsza podzielić na trzy. Na metody fizyczne, chemiczne i biologiczne. Metody fizyczne polegają zazwyczaj na stosowaniu temperatury. Albo temperatury wysokiej, albo temperatury bardzo niskiej. Na obniżeniu aktywności wodnej, lub filtracji i wirowaniu produktów płynnych. Metody chemiczne to użycie wszelkich substancji konserwujących, które są mniej lub bardziej naturalne. Metody biologiczne wynikają z aktywności mikroorganizmów prowadzących procesy fermentacyjne. Duże, a właściwie zasadnicze znaczenie w obecnych czasach ma rodzaj opakowania, który zazwyczaj jest dedykowany dla danej żywności i czasu jej przechowywania najczęściej w naszych lodówkach. Celem utrwalania żywności jest redukcja żywych drobnoustrojów. Najefektywniejsza w tym sposobie jest wysoka temperatura, która jest stosowana podczas sterylizacji. Należy pamiętać, że produkty, które zawierają składniki wrażliwe na wysoką temperaturę, tak jak witaminy, aminokwasy i sacharydy, tracą podczas ogrzewania swoje pożądane cechy. Wpływamy w ten sposób na smak, na konsystencję, a w szczególności na wartość odżywczą. Proces prowadzony w temperaturze poniżej 100 stopni Celsjusza to pasteryzacja. Zazwyczaj ona przebiega w temperaturze od 65 do 85 stopni Celsjusza w urządzeniach zwanych pasteryzatorami. Wykorzystanie do żywności wrażliwej to jest główna zasada pasteryzacji i przy pomocy pasteryzacji otrzymujemy dłuższe terminy w mleku, winie i piwie. Głównym zadaniem pasteryzacji jest przedłużenie trwałości produktów poprzez unieszkodliwienie form wegetatywnych mikroorganizmów. Niestety ta metoda w żaden sposób nie niszczy form przetrwalnikowych ani większości wirusów. Dlatego też, jeżeli mamy produkt pasteryzowany, otwieramy go, spożywamy do końca i nie odstawiamy na dłuższy okres. Inną odmianą pasteryzacji jest termizacja. To jest tak zwana właśnie odmiana pasteryzacji. Prowadzona ona jest w temperaturze troszkę jeszcze niższej, 55 do 65 stopni Celsjusza, przez około 15 sekund i najczęściej jest połączona z natychmiastowym, hermetycznym pakowaniem tego produktu. Sterylizacja, jedna z najbardziej znanych metod utrwalania w taki sposób żywności, jest to proces, który niszczy wszystkie formy drobnoustrojów. Łącznie z ciepłoopornymi przetrwalnikami bakterii oraz zarodnikami termofilnych grzybów pleśniowych. Można śmiało powiedzieć, że to jest jedna z najbardziej bezpiecznych sposobów utrwalania żywności i ten produkt po dokonanej sterylizacji jest w 100% bezpieczny. Mamy dwa rodzaje sterylizacji. Mamy sterylizację okresową i mamy sterylizację ciągłą. Jeżeli chodzi o sterylizację okresową, podczas tej zasadniczej sterylizacji właściwej, czyli tak zwanej fazy wyjaławiania, utrzymywana jest stała temperatura, najczęściej 115-121 stopni Celsjusza, przez około 15-20 minut. W sterylizacji ciągłej, tak zwanej przepływowej, która jest połączona z aseptycznym pakowaniem, wprowadzenie pod dużym ciśnieniem przegrzanej pary wodnej pozwala na błyskawiczne uzyskanie temperatury od 130 do 150 stopni Celsjusza. Ten proces, który trwa bardzo szybko, 2-3 sekundy, nazywany został UHT,
chyba wszyscy wiemy, że mamy taki produkt w sklepach jak mleko UHT. Ja jestem największym fanem chłodzenia i mrożenia, gdyż to pozwala mi być pewnym, że ten produkt jest świeży i jak najbardziej zbliżony do tego uzyskanego zaraz po momencie wyprodukowania. Stosowanie niskich temperatur, właśnie chłodzenie i mrożenie, jest obecnie jedną z najbardziej popularnych i najpowszechniej stosowanych, wykorzystywanych metod utrwalania żywności. Żywność schłodzona i mrożona to, w odróżnieniu od np. sterylizacji, to zachowanie w dużym stopniu wartości żywieniowej produktu bądź surowca. Mamy ten produkt taki sam, jak w momencie jego wytworzenia. Są oczywiście stare polskie normy, które zalecają terminy przechowywania dla produktów chłodzonych i dla produktów mrożonych. Firma SNS jest znana z tego, że jest producentem, jest eksporterem właśnie produktów mrożonych. Ale zanim o mrożonych, to przez chwilę o chłodzonych. Musimy pamiętać, że mięso czerwone, czyli mięso wieprzowe i mięso wołowe, przechowujemy w temperaturze maksymalnie do 7 stopni Celsjusza. Mięso białe, czyli cały drób, maksymalnie do 4 stopni Celsjusza, a podroby maksymalnie do 3. Dlatego u mnie w domu lodówka ustawiona jest na maksymalnie 3 stopnie Celsjusza. Co się dzieje, kiedy ten produkt jednak jest przechowywany dłużej, bądź nie stosujemy takich jak trzeba temperatur dla poszczególnych gatunków mięsa? Pojawiają się zielone plamy, które są wynikiem obecności bakterii wytwarzających siarkowodór. Mamy czasami żółte przebarwienia. Jest to rozwój bakterii Micrococcus i Flavobacterium. I mamy też czarne plamy, które są jak gdyby wynikiem obecności pigmentu pleśni Cladosporium. I bardzo często jest tematem na przykład medialnych doniesień, że ktoś znajduje świecącą kiełbasę u siebie w lodówce. To świecenie, czyli fluorescencja, to jest obecność Pseudomonasa fluorescens bądź Achromabacter huminescens. Chłodnicze przechowywanie żywności w zmodyfikowanej bądź kontrolowanej atmosferze coraz częściej możemy zaobserwować w lodówkach w różnych sklepach sieciowych. MAP, czyli zmodyfikowana atmosfera, jest stosowana w pakowaniu i w przechowywaniu produktów o niewielkiej masie jednostkowej. Najczęściej i najbardziej powszechne, przynajmniej na samym początku, to było pakowanie próżniowe. To też jest MAP. Nie zdajemy sobie czasami z tego sprawy, że wyciągnięcie jak gdyby całego powietrza z tego opakowania to też jest atmosfera zmodyfikowana. Mamy jeszcze inny sposób pakowania, czyli kontrolowana atmosfera, ale to jednak stosuje się w bardzo dużych obiektach, przy bardzo dużych masach produktu, tak jak na przykład przechowywane są jabłka w bardzo dużych składach. Jeżeli chodzi o mrożenie, tak jak już wcześniej powiedziałem, ja jestem wielkim fanem mrożenia. W produktach mrożonych właściwie nie jest możliwe namnażanie się do drobnoustrojów. Zostają zahamowane bądź są bardzo silnie spowolnione autolityczne procesy enzymatyczne, które decydują o trwałości produktu. Produkt zamrożony, produkt później rozmrożony i przechowywany w odpowiednim okresie pozwala mi na obcowanie z surowcem takim, jak był praktycznie świeży. Oczywiście, że proces mrożenia nie hamuje całkowicie zmian fizycznych, chemicznych, a także mikrobiologicznych, ale jeżeli chcę przechować surowe mięso na dłuższy okres czasu, to mrożenie jest wręcz idealne. Najbardziej pożądane jest, aby proces mrożenia przebiegał w jak najniższej temperaturze i w jak najkrótszym czasie. Właśnie takie produkty wprowadza na rynek firma SNS poprzez swój zakład Snowman w Daszynie. Duża ilość centrów krystalizacji, które powstają w krótkim okresie czasu przy bardzo niskiej temperaturze, pozwala nam na uzyskanie produktu o naprawdę najwyższej jakości. I może przez chwilę o metodach chemicznych, gdzie
duża część społeczeństwa chce jak gdyby uciekać od obecności związków chemicznych w naszej żywności. Chemiczne substancje konserwujące są to związki chemiczne, których dodatek w niewielkich ilościach, maksymalnie do 0,2%, zapobiega niekorzystnym zmianom mikrobiologicznym żywności. Jednak jest to żywność, która zawiera chemię. Jakie właściwości muszą mieć te chemiczne substancje, żeby mogły być zastosowane przy produkcji żywności, czyli podczas dodawania ich do żywności? Muszą mieć działania przeciwdrobnoustrojowe. Muszą mieć dużą oporność na temperaturę, jeżeli na przykład były później cała konserwa jest sterylizowana. Oporność na utlenianie oraz na wysoką kwasowość środowiska. Muszą mieć brak ujemnego wpływu na cechy organoleptyczne produktu, czyli one są, ale jak gdyby nie możemy ich wyczuć, nie możemy ich posmakować, nie jesteśmy właściwie pewni, czy one są, czy ich nie ma. Muszą się charakteryzować dobrą rozpuszczalnością w wodzie i w dozwolonych stężeniach absolutny brak toksyczności dla ludzi, również dla dzieci. Obniżona aktywność wody to następna metoda, która pozwala nam w sposób bezpieczny utrwalić żywność na dłuższy okres czasu. Pojęcie bezpiecznej żywności odnosi się do produktów, w których aktywność wody wynosi poniżej 0,85. Przy tej wartości aktywności wody zostaje zahamowany nie tylko wzrost patogennych mikroorganizmów, ale także wytwarzania ich toksyn. Życie ich praktycznie ustaje. Jakie są metody do obniżenia aktywności wody? Oczywiście są metody chemiczne, polegające na zastosowaniu NaCl, na peklowaniu, na wędzeniu. Są to metody fizyczne, takie jak suszenie, liofilizacja i kriokoncentracja, a także metody biologiczne, polegające na żywności fermentowanej, kwasach organicznych. Na sam koniec, może przez chwilę jeszcze o tak zwanych niekonwencjonalnych metodach utrwalania żywności. Jest ich coraz więcej. Wydziały technologii żywności nie marnują czasu, tylko co chwila poddają jakieś nowe pomysły, żeby ta żywność była bardziej utrwalona, ale aby nie gubiła swoich pierwotnych wartości. Mamy wysokie ciśnienie. Zastosowanie ciśnień rzędu do 600 megapaskali powoduje niszczenie form wegetatywnych i jest nazywana zimną pasteryzacją. Nie zdajemy sobie z tego sprawy, ale na przykład sok pomarańczowy w Stanach Zjednoczonych w 70% jest właśnie produkowany tą metodą. Musi być absolutnie bezpieczny, bo nieraz widzimy na filmach, gdy sok pomarańczowy jest bezpośrednio wyjmowany z lodówki, nalewany i to jest między innymi część śniadania dla młodych Amerykanów. Radiacja, następna metoda, utrwalanie żywności z zastosowaniem promieni gamma lub strumieniem elektronów, wykorzystywane głównie do świeżych owoców, drobiu, owoców morza i przypraw. W Unii Europejskiej tylko w stosunku do suchych przypraw. I ostatnia metoda, sous vide, pasteryzacja wyrobów w specjalnych opakowaniach próżniowych, odpornych na ogrzewanie, nieprzepuszczalnych dla powietrza. Niby to jest nowa metoda, a jeżeli poszperać w starej literaturze, okazuje się, że została wymyślona w 1790 roku. Na koniec chciałbym Państwa serdecznie zaprosić do odwiedzenia naszej strony www.snsfoods.pl po to, aby się zarejestrować, po to, aby zapoznać się z najnowszymi ofertami specjalnymi. Oczywiście zapraszam, aby subskrybować nasz kanał na YouTubie. Wszelkie pytania po dzisiejszym webinarze proszę kierować na mój adres, który jest na ostatnim slajdzie. Dziękuję bardzo, do widzenia.